Wiem, że byli te Rosjanie, bo zawsze mama mówiła, że trzeba się chować. Od ruskich trzeba się chować. A dlaczego się bali ruskich? Jak? Dlaczego się bali ruskich? Nie wiem, bali się strasznie Polacy te ruskich. O, Kondraciuk się nazywał. Nasz co korepetycje przydzielał Zochy i Tadeuszowi, to się tak nazywał. Kto to był? On był Ukrainiec. On nas z domu uczył, gdzie ich było, u nas tylko było 5 klas. Skończyli 5 klas, to nie mieli gdzie iść. To wzięli do domu swego, wzięli i on uczył w domu. Kondraciuk się nazywał. Ale to było jeszcze tu na terenie Ukrainy, Polski, czy tam już w Rosji? Tam, gdzie byliśmy, jeszcze w Rosji. W Rosji. Jeszcze tam mieszkaliśmy. To jak wam się tam żyło w Rosji? No jak to wtedy takie ruchy były wszędzie. I dużo tam było Polaków? Ja wiem tylko to, że jak była już wojna, to mój mąż siedział w psiej budzie, jak łapankę robili Polaków Ukraińcy. No ale to gdzie mieszkaliście wtedy? No już tutaj na Ukrainie my mieszkali wtedy. Nie, nie, poczekaj, powoli. Najpierw byłaś tam daleko w Rosji, tam mieszkaliście. To później kiedy żeście wrócili? Z Rosji, tam jak byłaś dzieckiem, tak? To byłaś w Rosji. I później kiedy powrót nastąpił? 6 lat byliśmy w Rosji. A, 6 lat. 6 lat. Rozumiem. Najpierw byliśmy na Syberię wywiezione. No. Śnieg taki. I dawali nam tylko takie szmaty, pasy zamiast na nogi coś. I my ukręcali i szliśmy do lasu albo przeważnie do roboty. Gałęzie składaliśmy z siostrą w lesie. Takie mieliśmy robotę. I tak śpiewali jednemu. Kubin Zdzisław, Kosiw Anton, Rabatajot Harasho, po 130, po 140, postarałem się jeszcze. Tak im śpiewali, bo dobrze pracowali dwóch. Rozumiem. Czyli tam byliście na tym dalekim wschodzie 6 lat, tak? To wschód był? No mówię, na Syberii, tak? Ile czasu tam byliście? No. Ile czasu? Nie wiem, wszystkiego razem żeśmy byli 6 lat. Mhm. I jak wróciliście? Nawet pamiętam, którego dnia, 26 chyba lutego my wrócili. Czyli też w lutym. W lutym was zabrali i w lutym wróciliście? Później wróciliście. Później można było jechać gdzie kto chce. Do Buzułuka jechali, do Taszkentu jechali, po Rosji jechali ludzie. Rozjeżdżali się. A wy gdzie wróciliście? A my wróciliśmy na Podzamcze. W to samo miejsce? No. I był wasz dom? To wtedy już był nasz. Ale to ten sam dom, co przed wywózką? No. Ten sam, tak? Nie nasz dom, tylko już był jakiś dom. Aha, inny, tak? Inny. Nie nasz, to nie był nasz. To chyba był po Ukrainie, nie po Ukraińcach, tam byli jakieś, nie wiem, mieszkali kiedyś takie te bogate, jak to się nazywają. Nie wiem. Bogate kiedyś mieszkali ludzie. I u nich Polacy robili. Majątku, o. Gdzie to było? W jakiej miejscowości? Pod Zamczu. Czyli ta sama miejscowość co wtedy, czy nie? Czy inna? Bo tam była wola Piłsudskiego. Ten dom był... My mieszkaliśmy na osadzie, a tam na Podzamczu był dom po jakimś
nie pamiętam po kimś. Wiem, że po jakimś majątek był i majątek rozparcelowali, ludziom dali. No tak, ale wróciliście wszyscy razem, tak? Razem. Rodzice i wszystkie dzieci, tak? Wszystkie. A jak wracaliście, czym? Też pociągiem? Wracaliśmy jak? Pociągiem wracaliście, czy jak? Z Rosji? Tak. Czym my wracali? Nie, wiem, że i pociągiem, i samochodami dużymi takimi. Bo wieźli nas tymi dużymi samochodami też. Zbierali wszędzie, Polaków zbierali. Zbierali do samochodu. I tak wpychali do samochodu. I było pełno. I ludzie myśleli, że ich wiozą do Oświęcina. Tak wszyscy myśleli. Ale ich nie zawieźli, tych ludzi, Polaków, do Oświęcina. Czyli wojnę, podczas wojny dużą część byłaś tam w Rosji, tak? Nie, w Polsce byli Polacy, tylko część byli. Nie. Podczas wojny przetrwaliście wojnę tam w Rosji. Tak to rozumiem? No. Tak? Tak. Mhm. Także my tu w Polsce nic nie widzieli. Nie wiedzieliście nic? No nie. A jakieś informacje docierały do was? Ale do tych starszych może docierali. Aha. Oni się tam na pewno interesowali. Mhm. Czyli wojnę tam żeście przetrwali, w Rosji. My wojnę przetrwali i my wojny nie widzieli. Mhm. A tam był spokój? Spokój. Mhm. Już jak byliśmy w Azji, nie? No. No to tam nawet my nie słyszeli, że wojna. Mhm. Jak my byliśmy w Uzbekistanie, bo my byliśmy w Uzbekistanie też i w Kazachstanie byliśmy część. Mhm. I co, i po wojnie was przywieźli z powrotem? Po wojnie? A my sami jechali, gdzie chcieli, już później sami. Aha, rozumiem. I wróciliście w te same rejony, na Podzamcze, tak? Nie. My byliśmy na wschodzie przed tym, jak wywozili nas. No tak. A później już nie byliśmy na wschodzie, tylko nas wywieźli gdzie indziej. No tak, ale później mówisz... Usiedlali nas później gdzie indziej. No to... Gdzie kto chciał. No i gdzie ty się osiedliłaś? No, w Poznaniu byli miejsca dużo dla Polaków. Usiedlili się w Wrocławiu, bardzo dużo polskich rodzin, tych, co tak się wałęsowali tutaj w Polsce. No, ale nie, bo mi chodzi o to, że z Rosji wróciliście jeszcze na Ukrainę, czy już nie? Nie. A nie, czyli z Rosji prosto do Polski, tak? No. A, rozumiem. Na Ukrainę nie. Na Ukrainę nie. Nasza trochę jeździła tam. Rozumiem. Czyli prosto z Rosji przyjechaliście do Polski. No. I gdzie przyjechaliście? No to do tej wioski, gdzie mieszkaliśmy. Nie, no czyli najpierw przyjechaliście do wioski, gdzie mieszkaliście, tak? No. Z Rosji. Zobaczyć, co się tam dzieje, tak? Czy no, jest wasz dom? Było kilka już polskich rodzin. Wiem, że taki był Piskozu, przyjechał z nami. To też się gdzieś usiedlił. Gdzieś za Odrę się usiedlił. Tak, ale poczekaj. Z Rosji, z Syberii, gdzie przyjechaliście? Na teren Ukrainy, tak? Na Podzamcze? Tak. I tam zobaczyliście, że co? Że już domu nie ma waszego, czy jest, ale ktoś inny mieszka i co? I postanę... Domu zaraz nie było. Dom to był zaraz... Zocha tam pojechała, gdzie nasz dom był. No i? To tylko była czarna ziemia. Czyli wyburzyli ten dom? Nie było niczyich domów tam. Nie? Nie. Nie było. Wszystko Ukraińcy na sobie, na budowę domy polskie porozbierali. Aha. A resztę wzięli, czymś podjechali i wszystko zrównali ziemię z niebem. Aha.
No i później stamtąd ruszyliście do Polski, tak? I gdzie przyjechaliście? Tam, gdzie żeśmy mieszkali teraz. No ja wiem, ale najpierw na początku gdzieś w Poznańskie województwo, tak? No, gdzieś, no, oborniki. Oborniki. Czyli pierwsze w Polsce były oborniki, tak? Oborniki. Tam nasza rodzina jedna się usiedliła i ona tak ściągała ludzi. Aha. Byli po niemieckie bardzo duże budynki murowane. I tam dużo rodzin polskich się sprowadziło. Aha, to obornik. No i później z tych obornik gdzie? A z tych obornik to tam dużo ludzi. Tam została w tym oborniku jedna rodzina bardzo duża. Zajęła dwa domy. A jak się nazywali, pamiętasz? Bakuniaki, wiem. Bakuniaki? Tak. On się nazywał Heniek Bakuniak. A kto jeszcze tam był, pamiętasz? Jakie inne rodziny? Matka jego była i ciotka, i siostra. A kto jeszcze tam był w obornikach? Chyba nikt. W tej wiosce oborniki śląskie. To my jeszcze tam jeździliśmy. Czy wielkopolskie? No, wielkopolskie. Jeździliśmy, bo tam siostry koleżanka była. Danusia. Razem do szkoły chodzili. A jak się nazywała Danusia nazwisko? Też Bakuniak. A, Bakuniak. Ale to były oborniki śląskie czy wielkopolskie? Chyba śląskie. Bo śląskie to gdzie indziej, a gdzie indziej są wielkopolskie. Nie pamiętam. Koło Poznania to było? Koło Poznania. No to wielkopolskie. I wy tam mieszkaliście w tych obornikach? Nie. Tylko tam koleżanka naszej siostry. Tam jeździliśmy do tej koleżanki. I później co dalej żeście zrobili po obornikach? Gdzie pojechaliście? No to my już mieszkaliśmy tam. W obornikach? Nie. W obornikach, tylko żeśmy... Nie pamiętam, żeśmy jechali chyba z tej wioski polskiej, jechaliśmy tam do Górników, jak się nazywa, Danusia mieszkała. Oni, Danusia, ojciec ich, jak ona miała dwa latka czy trzy, ich matka udowiała, ich ojciec się zabił, młody. Pamiętam. Co się stało? A jechał na takim wysokim wozie i nakładnione tyle desek, że spadł i zabił się. I to spadł pod wóz. Rozumiem. Bakuniak. Ona była wdowa. Bardzo ładna i miała córkę ładne. A ta córka została po wojnie dyrektorem w jakimś zakładzie wiem. Bo to ta córka miała szkołę. I wiem, że ona w jakimś zakładzie została cało co to przewodniczącą. A w Opolu dużo jest naszych polskich, co z Rosji wrócili. To w Opolu się... Pamiętasz nazwiska? Dobosz. Dobosz? Dobosz pamiętam. A jakie jeszcze? Bo ona do nas pisała, ta Dobosz. Jedną najmłodszą córkę, bo miała trzy córki, Halina, Hela i chyba Lilia. Jedną wzięła do lubelskiego ciotka i wyuczyła się na lekarza. Wiem. Halina, Henia w Opolu mieszka. Jeszcze teraz żyje. Jeszcze Henia
jeszcze była Lilia. A jeszcze z kimś tam, żeście się znali, nie wiem, w Rosji, czy po drodze jakieś nazwiska pamiętasz? Po drodze to nikt nie, tam nie patrzył na nazwiska, na nikogo. No a jak mieszkaliście gdzieś tam? W Rosji to nam zostawiali, dawali nam adresy, żeby pisać, ale kto tam pamiętał pisać aż tam? Ale nie pamiętasz polskich nazwisk innych? Nie, nie pamiętam. Nawet taka Marusia, co my z nią pracowaliśmy razem, to nie pamiętam, tylko wiem Marusia. Pokaż, jakie rysunki ładne rysujesz. Weź tą kubkę i będziemy pokazywać. Pokaż swoje dzieła. Ale tu pokaż, żeby widzieli. Nie mam rysunków tyle. No jak nie masz? Przecież masz całą masę tutaj różnych tych swoich. A tam wszystkie rysunki. Dobra, masz. Będziemy odpakowywać. Pokażemy ich kilka. Pokazać ci? Tak. Czekaj. No, pokaż. Pokaż, co to tam. No dobra, to weź tą teczkę. Weź teczkę. Nie, tu? Do teczki? No dobra, to będziemy tak jakoś. Koza chyba, dobra, no. Ja na pamięć. No dobra, pokazuj. Moc życzeń Ani. No. Ale nie wysłane. Dobrze. To jest dla Ani. Tak. A może inne wysłałam, ja kilka. A to jakieś cuda. Ja dziś mam na księdza życzenie mam i jeszcze jakieś. O, baranki. No dawaj, ja będę pokazywał. Witam księdza w nowej soli, w nowej parochii. Ale to tylko kwiatki. Dobrze. Ale dobre i to, nie? Tak. Oto jakieś te cuda. Oto dosyć ładne, nie? Tak jest, kolorowe, bardzo ładne. O, ładne, o. Kaczka. Tak. Złapała jakieś żaby. A tu coś pisze. Dla Andrzeja i Halinki od babci Lucynki. To pieniądze kiedyś dawałam im. Super. I tu napisane. Super. Ale to z pamięci. No ja wiem. O, kaczuszki. Tak. To kaczuszki, a to nie wiem co. A, tak się na coś samemu tak się. Dużo malujesz, bardzo dużo. No? Dużo malujesz, mówię. Dużo? No. To jakaś kaczka, a to baranek chyba. Ale nie mam wszystkich. Zaraz. To czekaj, będziesz mi podawała. Trochę inaczej będziemy robili. No. Jakiś kwiat. No. Ja to wymyślam sama. Ja wiem, daj, ja tu przerzucę, bo to by za długo trwało. Daj. Na wystawę gdzieś. Ja nie? Wiem, że ty masz bardzo dużo tego. Bardzo dużo. Oj, mam dużo. Albo tutaj, o, nawet na podłodze tak, lepiej. Tam to wszystko też. Tak, wiem, tu są wszystkie teczki. Bardzo grube teczki. To może być kamień. Wszystko z zawartością. Na kiedyś może. O, tu są teczki. Pełne rysunków, pełne. Także czasu by nie starczyło, jakby chcieć to wszystko. Daj. Jakby chcieć to teraz wszystko pokazać. No nie ma takiej możliwości. No. Kiedyś
Kiedyś będzie wszystko to pamiątka, nie? Tak jest. Dla Lucinki na 8 rocznicę. Dzień kobiet. Dzień kobiet. To nie wiem, to ktoś by pisał Dzień kobiet. Tak. I tam wiosna. Gdzieś zanieść, żeby to gdzieś kupili. No. A to dla Elenki. I to wszystko i każde inne, nie? Tak. Ale dominują, widzę, ptaki. Najwięcej chyba ptaków, co? Bo ptaki najlepiej rysować. Tak? Najlepiej ci idą ptaki? Najlepiej się rysuje ptaki. I kwiaty. A ty takie dwa diabły. To wczoraj chyba rysowałam. Dwa ptaszki. Jakieś. Tak jest. O, a tu co za diabeł? Co to jest? Tyle ma tych wymion? Co to jest? Jakiś monstrum? Baran. Baran? Baran, bo ma dujki. Dujki ma, dobra. A co to jest takie? Co to jest z pamięci? No wiem. Co? A to chyba ładne, nie? Tak, bardzo ładne. Kolorowe, bardzo ładne rysunki. Na pamięć stara baba. To tak ładnie, nie? Tak jest. A wiersze gdzie masz swoje? Wiersze, gdzie masz swoje? Zdjęcie? Wiersze. Następnym razem wiersze przygotujesz. A kiedy zaczęłaś pisać wiersze? Tutaj, jak jestem, u Haliny. No ale wcześniej też pisałaś, tak? A to ładne, nie? Tak. A to jakiś pajac. No. A to trudno tak na pamięć. To też ładne. To jakiś ptak, też ładny. No, co on tam ma w buzi? Robaka? No. A tu masz kotek. Tak. Dwa kotki w koszyku. No. Ładne, nie? Tak. I tu też ładne. Ale to będzie przyglądać. Dużo tego, no bardzo dużo. I to ja tutaj. Wiem. Bardzo dużo masz tego. Dużo czasu by trzeba było poświęcić, żeby wszystkie te obrazki zobaczyć. Baranek chyba baranek. Tak, tak jest. To jakaś tęcza. O, ale masz tego. Ale masz tego. Bardzo dużo. No nie starczy nam czasu, żeby to... Żeby to wszystko przeglądnąć. Możemy tak o szybciutko ja zrobię. No ta kaczka też, o to też ładnie. Tak. To też ładne. A to też ładne. Nie? Wszystko ładne. Wszystko bardzo ładne, bardzo kolorowe. To też ładne. No, masz pomysły. Kurde. No nie, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego pokazać. To jest za dużo tego materiału. A to kto to jest? Pajac jakiś, tak? Dobra. A to baranek, nie? Baranek, no.
A to lisy? A to dwie kozy chyba, nie? I choinka. Nie, to mi na kozę nie wygląda. Bardzo dużo. Dobra, chyba sobie odpuścimy. Bo tego jest... Na przetarg. No, wiesz co, to z tego jakbyś tak tylko po 2 złote wzięła, to już byś była bardzo, bardzo bogatą osobą. No. Żeby chcieli na zaś trzymać, nie? No. Są takie? No, pewnie tak. To trzeba się spytać, sprzedać to trochę. Nie, no zobaczymy. Ładna kaczka. No faktycznie. A wiersze od kiedy piszesz? Daj, ja to schowam. Wiersze. Zapomniałaś już wiersze swoje? To jest czyste. To jest czyste. A to można też tam przyłożyć. Koniec już, tak? Dobrze. To następnym razem przygotujesz jakiś pakiet wierszy. Czyje? Twoje. Ale w takie pomiędzy tymi gazetami? Nie, no masz gdzieś tam spisane w zeszycie. I to? A zobacz, a tu ile jest? No ja wiem. No ale już mówię, nie będziemy pokazywać, bo jest bardzo, bardzo dużo. No bardzo dużo tego jest, bardzo dużo. No bardzo dużo. Bardzo dużo, no. Ale ile ja dam radę narysować? Stara baba. No ale dużo rysujesz. Bardzo dużo masz obrazków. Dużo? Bardzo dużo. I ładne? Bardzo ładne. W szkole ładnie rysują? No nie każdy ma taki talent. Tu przyważnie dużo kwiatów. No widzę, kwiaty i ptaszki. I zwierzęta. I kwiatków. Tak. To co, pozdrowimy widzów? A to tylko jedno. Takie, co ten bocian. Nie bocian, tylko jakiś ptak. Nie wiem, jakiś rysowałam, jaki mi się uda, taki rysuję. Zgadza się. A tu też... No tam akurat nie ma. To co, do następnego razu? O, zobacz, bocian. Czarny bocian, no. Takie są buciary? No tak. Bo ja na pamięć rysuję. No. To podobne? Tak. Niestety musi być wywiad przerwany. Przedwojenne ta zwrotka. W głuchej puszczy przed chatą leśnika rota strzelców stanęła uzbrojona, a na straży stoi straż pułkownika, ta w jezdewce pułkownik już szkoda. Znałeś to? Nie. To w szkole uczyli. Ja tyle lat pamiętam, po tyle te lat. Oj, to dawno. Ze szkoły, w drugiej klasy. No to będzie 85 lat temu. Przerywamy wywiad. Będzie konsumpcja. Pozdrawiamy wszystkich, tak? No. Kogo pozdrawiamy? Kogo pozdrawiamy? Aktorkę. Aktorkę? No. Jaką aktorkę? Rysowała. Jaką? A, no ale to ty rysowałaś. Dobra, to pozdrawiamy wszystkich, papa. Smacznego. Zobacz tam ile rysunków, 2 te upakowane. Ja wiem, już żeśmy pokazywali. Teraz pora je na jedzenie. Do usłyszenia i do zobaczenia.